Szanowni Państwo, opowiemy sobie teraz o twierdzeniu wiążącym, można powiedzieć, trygonometrię z geometrią klasyczną, przydającym się niekiedy, zaraz powiemy sobie do czego dokładnie, mianowicie tak zwanym twierdzeniu czy wzorze kosinusów. Zanim powiem o tym, do czego to twierdzenie się przydaje, to najpierw napiszę jego sformułowanie. Twierdzenie kosinusów dotyczy trójkąta dowolnego. Narysujmy zatem trójkąt dowolny. Powiedzmy, że jego boki mają długości A, B i C. Powiedzmy, że jego kąty mają miary alfa, beta i gamma. Twierdzenie kosinusów orzeka rzecz następującą. W trójkącie dowolnym o bokach długości A, B, C i leżących naprzeciw nich kątach o mierze alfa, beta i gamma zachodzą następujące równości. C kwadrat równa się A kwadrat dodać B kwadrat, odjąć 2AB kosinus gamma. Następnie B kwadrat równa się A kwadrat dodać C kwadrat, odjąć 2AC kosinus beta. Oraz A kwadrat równa się B kwadrat dodać C kwadrat, odjąć 2BC kosinus alfa. Twierdzenie to przydaje się bardzo do rozwiązywania trójkątów, do szukania nieznanych rzeczy w trójkącie, przy czym przez rzeczy w trójkącie rozumiem tu boki lub kąty, mając dane pewne inne. Na przykład, klasycznym przykładem zastosowania jest sytuacja, kiedy mamy dane trzy boki w trójkącie i chcemy wyliczyć jeden bądź więcej jego kątów. Z tego wzoru, któregokolwiek z nich można wyliczyć kosinus, z każdego z nich można wyliczyć kosinus jednego z kątów w trójkącie. Mając kosinus już możemy łatwo znaleźć kąt. Przydaje się on również w innych sytuacjach, na przykład do rozwiązywania trójkątów, kiedy dane są, dajmy na to, dwa boki, długości dwóch boków i miara kąta leżącego między nimi, a także do różnych innych rzeczy. Widać też, że właściwie można by nie wypisywać wszystkich trzech równości, dlatego że one są w gruncie rzeczy takie same. Tak? Jedyna różnica między tymi trzema równościami jest taka, że zamieniamy oznaczenia. Tak? Można by napisać jedną z tych równości, a żeby otrzymać pozostałe, zamienić oznaczenia boków i kątów w trójkącie. Dlatego też nie ma potrzeby dowodzenia wszystkich tych trzech równości, udowodnimy tylko jedną z nich, kiedy będziemy mówić o dowodzie, mianowicie tę. Wreszcie nadmieńmy krótko, że dowód stwierdzenia kosinusów, który za jakiś czas zobaczymy, jest dowodem geometrycznym, ale można to twierdzenie udowodnić korzystając z stwierdzenia sinusów i zresztą również na odwrót. Można stwierdzenia kosinusów wyprowadzić i udowodnić stwierdzenie sinusów. Nie będziemy tego robić, jest to możliwe i wspominam o tym tylko dla porządku. Nasz dowód będzie zupełnie inny, ale ten dowód to już innym razem. Na razie, dziękuję bardzo.